Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj wybieramy się na szczyt Mogielice. Będziemy go zdobywać razem z Nadią. Dołączyliśmy właśnie do KGP. Przyszły nam odznaki, książeczki. Także pierwszy szczyt przed nami. Mamy do zdobycia 28 szczytów. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Na razie przedostajemy się przez Beskid Wyspowy właśnie na parking, żeby dojść potem na tą Mogielicę. I uwierzcie mi, że Beskid Wyspowy w jesieni wygląda naprawdę cudownie. Na pewno będzie parę wstawek, zobaczycie sobie, jak to wygląda, będzie parę ujęć z drona, także oglądajcie do końca, bo naprawdę będzie co oglądać. Właśnie dojechaliśmy na parking i wyruszamy zielonym szlakiem. Nie jest najkrótszy, ale jest ponoć najłatwiejszy, więc jak na początek wystarczy, mam nadzieję. Nadia, jak się idzie? Fajnie jest. Zmęczone jesteście już? Nie? I naprawdę wejdziecie na górę bez przerwy? Kurczę, my chyba nie damy rady. No teraz się trochę utrudniła droga, nie? Na początku było łatwiej trochę. O, takim to dobrze. Przerwę sobie zrobią. Usiądą na każdym kamyku? Nie, my czekamy, a my nie zrobiliśmy przerwy. Czekacie na tych, co się ociągają? Tak. No, najszybsze jesteście. Z ekipy. Ja zawsze byłam najwolniejsza. Ekipa! Ekipa. Najszybsza ekipa. Ej, to jest większa. Ciekawe, czy będziemy miały potem siłę schodzić. Nie, to jest dobra. Nadia. Schodzić? Będziesz miała jeszcze siłę? Spoko, ja mogę nawet bez przerw. Bez przerw? Nie, no zrobimy sobie przerwę, to ładnie będzie. To będzie trzeba zrobić przerwę. Nie, ale ja to odznakę dostanę. No dostaniesz pieczątkę. Może być z przerwą, ważne, że wejdziesz na górę. Dostaniesz pieczątkę. Przyszły wolniaczki! Przyszły wolniaczki? Cześć wolniaczki. Idziemy dalej? Ale dzięki Wam mamy 5 minut przerwy.
No i zostało jakieś 900 metrów. Jest ciężko. A dajemy radę, nie? Jak nie my, to kto? Jest zadyszka. Nadia, dajesz radę? Nie. Nie? Powoli zaczynają się widoki. Ile metrów? Do polany jakieś 300. Od polany kolejne. I będziemy. Pewno grzybków po drodze. Jakby ktoś chciał ekstremalne grzybobranie. I kolejny grzybek. Jest sesja zdjęciowa. Że tak powiem, spadła z konia. No, mów. Tak, dzisiaj mamy konia. Dzisiaj będziemy na górę nim jechać. Tak, dziewczyny jadą na konie na górę. Będziemy zaraz na miejscu, bo jest powietrze. No i umie latać. Dobra, to możecie mnie podrzucić, bo ja już nie mam siły. Pół godzinki przerwy zaliczone na polanie. Ruszamy dalej. Ładnie, nie? Wszędzie ładnie. Najładniej. To najładniej jest.
A zielony szlak najłatwiejszy miał być. Albo ja nie mam kondycji, albo on wcale nie jest taki łatwy. Ale jest pięknie jesiennie. Wszędzie pomarańczowo. Pogoda idealna się trafiła. Jakby ktoś pytał, czy da radę wejść, to powiem tak. Jeżeli ja wejdę, człowiek, który jeździł na gubołówkę kolejką nawet, to każdy da radę wejść. Nie jest łatwo, ale małymi kroczkami można iść. Dobra, ostatnie kroki i jesteśmy. Już widać wieżę. Nowa wieża w budowie. A teraz idziemy po pieczątki. Tak, idziemy po pieczątki. Nadia, łatwiej się idzie w dół, czy łatwiej się wchodziło na górę? W dół łatwiej? Szybciej, nie? I się tak nie męczy. Przerwa zaliczona, posiedzieliśmy, odpoczęliśmy. Wracamy do auta. Trzeba jechać na obiad, uzupełnić kalorie. Czas na obiad. No, pięknie tu jest, nie? Taki domek tu mieć. Jak ten domek. Marzenie. Ale masa aut na parkingu, jak przyjeżdżaliśmy, był prawie pusty. Także widać, że jest duże zainteresowanie w weekendy taką formą turystyki. O, ja nie wiem, co Nadia robiła. Tylko brudna, zmęczona. Nie jestem zmęczona. Nie jest. Nogi bolą.
ale zdobyłaś szczyt. Jeszcze 27. Parking, doszliśmy. No, a najlepiej, jeżeli chcecie ruszyć zielonym szlakiem, to parkujemy na przełęczy marszałka Edwarda Rydza. Idziemy do auta, trzeba jechać na jakiś dobry obiad. Tak, zasłużyliśmy na dobry obiad. No, taki mały daszek widzisz po lewej stronie? Tak, wysoko byliśmy. Tak wysoko, żeś weszła sama. Bez żadnej pomocy. A tu nasz wyprawowy czołg. Jak kiedyś zobaczycie gdzieś w Polsce na trasie, możecie robić foty i oznaczać nas. No i tak, my już po obiedzie w Dobczycach, zmęczeni, ale szczęśliwi. Nadia na zdrowie. Co, wracamy do Krakowa, widzimy się w kolejnych odcinkach, teraz będzie tego trochę mniej. Postaramy się zachować ciągłość. I co, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku, nie? Jedziemy odpoczywać. No i zapraszamy jak najbardziej do zwiedzania gór. Jakbyście chcieli, to tam na dole w opisie macie Patronite'a. Można nas wspierać. Dzięki temu wsparciu możemy ruszać w takie podróże. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa.